Dawid, jak tam, zadowolony, że znowu startujecie? No pewnie, fajną pogodę mamy, także bardzo się przyjemnie skacze. Może te wcześniejsze treningowe skoki jeszcze takie były nie do końca, ale teraz już taki fajny skok jak powinien być. Właśnie tak można powiedzieć, bardzo pozytywnie zainaugurowałeś sobie ten sezon letni. Wygrana w kwalifikacjach, to jakoś cieszy dodatkowo? No pewnie, bo to jest zawsze coś, z czego się można cieszyć. Ale no, główną tutaj jakby pozytywem jest ten skok i to jak go wykonałem, bo to daje największą radość, jeżeli się to wykonuje w taki sposób, jak i trenerzy od tego oczekują i jak sam od siebie tego chcę. Teraz macie jakby dzień przerwy, bo jutro nie startujecie. To jest pozytywne czy raczej negatywne? Myślę, że to nie powinno robić jakiejś wielkiej różnicy, bo całą zimę startowaliśmy, czy to były przerwy między konkursami, czy nie, to można było skakać. I tutaj myślę, że to na pewno będzie taki jeden fajny dzień, kiedy będziemy sobie mogli troszkę wyluzować i odpocząć. A później startujemy dalej, także ja w tym nie widzę żadnej przeszkody. Ty jesteś jednym z zawodników, którzy lubią startować latem chyba? No już tak się to utarło od paru lat, że latem mi lepiej idzie. No ale myślę, że w tej zimie też pokazałem, że i zimą też potrafię, także teraz już lato też może być dobre. Nawet powinno być dobre, a zimą tylko trzeba kontynuować to, co było wcześniej i to, co będzie w lecie także. No to dziękuję i powodzenia w niedzielę. Nie dziękuję.